Znaczy, mamy smutną wiadomość, może dla nas, ale nie dla samego zawodnika. Ubył nam z kadry Michał Nawrot. Miał klauzulę w swoim kontrakcie, że będzie mógł po wpłaceniu określonej kwoty przez określony klub odejść i klub rywalizujący w tej samej lidze skorzystał z tej klauzuli i po prostu nam Michała wykupił. No, na pewno będzie to duża strata, bo był to wartościowy i podstawowy zawodnik naszego zespołu, ale mówię, no, mamy czas, mamy 3 miesiące na to, żeby znaleźć w jego miejsce kogoś nowego, bardzo wartościowego, ewentualnie przygotować na tą pozycję innego zawodnika z naszej kadry. Mamy stworzoną listę zawodników, których byśmy chcieli tutaj ewentualnie do nas zaangażować. Na pewno od razu okres przygotowawczy rozpocznie z nami dwóch nowych zawodników, którzy brali udział w tym test meczu organizowanym przed okresem świątecznym. Będziemy im się bacznie przyglądać. Nie ukrywam, że mają sporą szansę na to, żeby się w naszej kadrze złapać. I na stałe do naszej drużyny zostanie dokoptowanych kilku zawodników z roczników młodszych, czyli z juniorów starszych. I będą z nami systematycznie, regularnie trenowali. Na dzień dzisiejszy rozpoczynamy całą kadrą. Na pewno Damian Mrówka będzie miał zindywidualizowane zajęcia, bo wraca. Pamiętamy, że w ostatnim meczu doznał urazu. Rehabilituje się, wraca do zdrowia, zacznie z nami przygotowania, ale będzie to na troszeczkę innych obciążeniach niż pozostała grupa zawodników. Na pewno pierwszy tydzień będzie w miarę spokojny. Mamy zaplanowaną po jednej jednostce treningowej. Będzie to taki okres adaptacyjny. Właściwą pracę zaczynamy już od drugiego tygodnia. Na pewno będziemy pracować nad wytrzymałością ogólną. Przejdziemy do wytrzymałości specjalnej. Mamy zaplanowane zajęcia na siłowni. Wszystko będziemy realizować zgodnie z naszym planem. Na pewno możemy zacząć z innego pułapu, bo wiemy, że zawodnicy mieli rozpiski na święta i bardzo dobrze je zrealizowali, więc tutaj też jestem spokojny o to, że te przygotowania będą przebiegały w określony sposób. Jeżeli chodzi o aspekty techniczno-taktyczne, to na pewno w pierwszej fazie okresu przygotowawczego będziemy skupiali się nad doskonaleniem gry defensywnej. Mamy tak dobranych przeciwników, że te pierwsze sparingi są z przeciwnikami mocnymi, z wyższych lig i tutaj te aspekty będziemy starali się na tle dobrych przeciwników doskonalić. Będziemy widzieli mankamenty ewentualne do poprawy. Końcówka okresu przygotowawczego mamy zaplanowane sparingi z drużynami z niższych lig i tu będziemy starali się doskonalić konstruowanie ataku pozycyjnego i finalizację. Jest takie powiedzenie, że mistrzostwa zdobywa się defensywą, a kibiców ściąga się dobrą ofensywą. My postaramy się spełnić te obydwa warunki i ta pierwsza faza, jak powiedziałem, już będziemy skupiali się na defensywie i tej współpracy między formacjami w defensywie, później na ofensywie. Wiadomo, że życzylibyśmy sobie, żeby ta kadra była już uzupełniona jak najwcześniej, ale też nie panikujemy, wolimy troszeczkę dłużej poczekać i być pewnym tego, że zawodnik, który do nas dojdzie, będzie spełniał określone warunki.